Siema, siema. Dzisiaj robimy Blind Guardian, Born in a Morning Hall. Szybki utwór, naprawdę szybki utwór. Bardzo, bardzo mocny i ostry kawałek. Posłuchaj, jak on brzmi. Wiem, jak brzmi, zabieramy się za robotę. Pierwszy motyw, który tutaj mamy, akurat to jest taki bardzo szybki. Ja będę grał, postaram się od wolnego do szybszego tempa, żeby po prostu nie zaburzać Ci percepcji poznawczej, że od szybkiego do wolnego, tylko od wolnego do szybkiego. Brzmi tak. To jest, jak już wiesz, patataj, czyli odmiana patataju. Mieliśmy patataj, który brzmiał. A tutaj mamy takie, że dwie nuty są pierwsze wolne i cztery szybsze. Zapętlenie tych sześciu dźwięków, raz, dwa i cztery, powoduje właśnie ten taki specyficzny rytm. Tam mamy później takie przejście. Muszą być dźwięki wytłumione i krótkie. Po prostu tutaj nie ma żadnej filozofii. Po każdym uderzeniu musimy przy każdym uderzeniu tłumić i od razu przy każdym uderzeniu zabierać paluszki z lewej ręki. Ja nie zostawiam ich. Jakbym zostawiał, to by brzmiało głupio. To jest, czyli pierwszy motyw to jest ten patataj. Za pierwszym razem kończy się tym. Ok. Za drugim razem kończy się. Tutaj musisz sobie wybrzmiewać. No i ten motyw, o którym mówimy, czyli kończący się na dwa sposoby. Pierwszy i drugi, czyli zagram go w miarę w takim wolnym tempie. On się ciągnie właściwie przez cały ten fragment utworu, który robimy. Tam później jest taki element, gdzie po prostu pozostawiamy puszczone struny. Tyle. Pamiętaj o tym, żeby wypuścić dźwięki. Nie tłumić nad garstkiem tutaj, ale tłumić lewą ręką, żeby po prostu wybrzmiały tylko te trzy struny, bo gramy power chordy trzystrunowe, żeby tylko te wybrzmiały, które potrzebujemy.
No właściwie to jest tyle. To jest ta pierwsza gitara, którą robimy. Melodię sobie zrobimy w następnym filmiku, więc czekaj z niecierpliwością na następny filmik. No cóż tutaj mogę Ci poradzić? Jedyne wyjście to po prostu słuchać w wolniejszym tempie i stopniowo go zwiększać. Najważniejsze jest, żeby opatentować ten patataj, tą rytmikę. Zagram jeszcze raz, że dla powtórzenia, dla utrwalenia wiadomości. Dwa razy wolno i cztery razy szybko. Bo możesz sobie pomyśleć, że dobra, gram dwa razy wolno. No i co? I to brzmi jakoś trochę kijowo, a w szybkim tempie brzmi fajnie. Czyli po prostu musisz sobie zrobić tak, ustawić metronom na przykład na 80. Później 90. Później 100 i tak dalej, aż dojdziesz do tempa takiego, jaki jest w utworze. Czyli tutaj 180, Blind Guardian to twardo w 180 gra te szybkie kawałki. I zobaczysz, sam zobaczysz, jak ćwiczenie stopniowe od wolnego, z metronomem koniecznie, możesz na jedno uderzenie metronomu możesz zagrać cały motyw. Tak, żeby on po prostu uderzał tym, 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 tym. On wtedy będzie cię trzymał, można powiedzieć, za gębę będzie cię trzymał, że na uderzenie ma być tym, 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 tym. Prawda? Na jedno uderzenie metronomu ma być 6 dźwięków. W sumie, prawda? Już nieważne, czy tam jest 8, 16, chodzi o ten rytm, prawda? O ten riff. Dobra, kończę gadać. Melodie będą w następnym filmie. Pomysły na koszulkę jak najbardziej cały czas są aktualne, możesz wrzucać w komentarzach. Do wygrania będzie koszulka. Wybiorę z tych wszystkich komentarzy, z tych wszystkich filmów, które się pojawiały, wybiorę kogoś, kto dostanie koszulkę z tym projektem, który wybiorę. Dzięki za uwagę, trzymaj się, cześć.